miśki! Dzisiaj przychodzę do was z drugim odcinkiem generacji Z, pokolenie jutra. Nie wiem jeszcze, czy poprzedni wam się podobał, ponieważ jeszcze nie poleciał w eter w momencie, kiedy to nagrywam, ale mi się bardzo podobał. Ja uważam, że to jest zajebisty program. Ja chcę to komentować dalej. Kamilkowi też się to podobało i Damianowi się to podobało. Ja uważam, że Polsat wysrał niesamowite gówno i że to się samo tak naprawdę komentuje, więc róbmy to. Ja chcę to robić dalej. Ale jeszcze zanim zaczniemy, Julka ma coś do pokazania. Pianusia? Pianusia, co ty robisz? Piszę stronę internetową. Ale przecież ty nie umiesz pisać strony internetowej, ty nie umiesz kodować. To jak mam stworzyć stronę internetową, o pies? A słyszałaś kiedyś o takiej stronie jak Zairo? Słuchaj, Pianusia, Zairo to jest taki serwis w internecie, który pozwala na łatwe, szybkie i przyjemne stworzenie strony internetowej. I nawet takimi ślicznymi łapkami jak twoje, można to zrobić naprawdę bardzo szybko i bardzo przyjemnie. Zairo jest naprawdę bardzo intuicyjne, bardzo łatwo się w tym wszystkim odnaleźć. Nie trzeba się bać tego, że to jest jakieś trudne i niezrozumiałe, żeby postawić swoją stronę internetową. Zairo to jest naprawdę bardzo proste, nie trzeba umieć kodować, nie trzeba się spinać. Strona jest na maksa łatwa w obsłudze. Dostosowywanie elementów działa na zasadzie przeciągnij i upuść. Bardzo dużo różnych przydatnych funkcji, takich jak na przykład funkcja sklepu. A ja wam jeszcze powiem, że z 99 zł brutto możecie korzystać z Zairo przez rok i dostać jeszcze 3 miesiące za darmo. Wierzcie mi, to jest naprawdę bardzo duży rabat. Dotyczy on planu website, czyli tego, który pozwala wam na stworzenie na przykład bloga lub portfolio. A no i ten rabat jest ograniczony czasowo, więc wiecie co robić. Bardzo dobra okazja. Musicie tylko wpisać kod mamy, czyli kod prostracja, albo kliknąć w link w opisie. Dzięki mama, teraz mogę ja stworzyć swoją stronę internetową i tłumaczyć ludziom, dlaczego jestem najlepszym z piesków. Niezależnie od tego, co by się miało stać, choćby mi się niebosko na głowę walił, uznam, że chcę wykorzystać tą szansę. A wiecie, że dotarłam do informacji, że matka tej typiary jest wiedźmą biebrzańską? Postawiłam cały świat na głowie, żeby dostać się do szkoły w Białymstoku. Do szkoły w Białymstoku. Miasto Białystok daje ci możliwość na przykład spotkania majora Suchodolskiego. Uważam, że to jest bardzo dobra okazja. Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. No to ogólnie. O, to są moje ulubieni ludzie, ulubieni. A wiecie o tym, że oni mają zespół Disco Polo? Już, jak to mówi Maciej Objaśniacz, pokazuję i objaśniam. Witajcie, objaśnimy sobie Mateusza Spysińskiego. No ni! Jak to się nazywa? Ja sobie to zapisałam. Elo Benz. Ale brace yourself. Ej, to chyba nawet było nagrywane dokładnie tego samego dnia, co poprzedni odcinek, bo chłopek ma dokładnie ten sam makijaż i te same włoski pofarbowane. Dzisiaj tutaj idę sobie w klub. Ciekawe, czy Multi też do tego dotarł. Ja bym chciała, żeby Multi ocenił to wykonanie artystyczne. Dzisiaj ja wiem, że to... ale rap. Za to będzie lał się Belweder. Wódka dzisiaj uderzy na łeb. Nie no, ja będę sobie wmawiać, że to jest jednak ironiczne, bo w innym przypadku idę zamieszkać na Księżycu. Elon Musk, czy możesz wysłać mnie w kosmos? Wystarczy nam chyba tego. O! Multi jednak się dogrzebał do tego. Fantastycznie. No to jak zawsze druga. Nawet jak kiedyś byłam pierwsza, to się czułam jak druga. Nagrywamy naszą nową nutkę w moim pokoju. Ze mną jest Karol, Bartek, Kuba. I Aleksandra. O, to jest ta ich token baba, która była też ostatnio, siedziała na schodach, a potem sobie poszła i oni płakali, że nie ma żadnej kobiety. Będziemy nagrywać piosenkę na nasz kanał. Elo Benz. Ej, to oni się sami przyznali do tego! Piosenkę typu klubową. Do klubu, taka bardziej nie disco polo, tylko bardziej taka taneczna. Taka skocza, żeby sobie potańczyć. Otóż to. No powiem wam, że jak ja słyszałam tą ich piosenkę, to nóżka sama chodzi. Każdym razem jak wymyślają jakiś tekst, jakąś piosenkę, jakiś teledysk i się strasznie fokusują na tym, to mówią zdaniem na końcu, że... Na pewno będą mieli dużo dziewczyn potem. Jezu, to jest tak smutne. Nie wiem, czy ja mam sumienie się z nich śmiać już w tym momencie, na serio. Oni się na tym jakoś specjalnie fokusują, żeby to tworzyć? Ja myślałam, że to zostało ironicznie stworzone gdzieś w jakimś movie makerze dla zabicia czasu w kiblu w szkole. Masz, Niuniu, ślicznie.
Naprawdę, na tych fragmentach z tą laską na wsi to powinny być cały czas trigger warningi dla ludzi, którzy nie chcą patrzeć na mięso albo rozmawiać o mięsie w jakiś taki niefajny sposób. Mysza, pomożesz mi drzewka posadzić? Pomożesz. To weź szpadel. Daria, odkąd wyjechała do miasta, jest bardziej roztrzypana, dużo bardziej emocjonalna. Widzę, że zachwyca ją miasto, że daje jej dużo możliwości. Cieszę się z tego, ale też mam nadzieję, że nie zapomni tych. Ej, w ogóle super jest wasza postprodukcja, zajebiści jesteście. Podacie jeden napis na drugim. Czemu wieje z tego taką biedą? A rozkładam ten, żeby ludzie mieli gdzie wrzucać pieniądze. Bo zapomnieliśmy wziąć jakiegoś kapelusza, czy jakiegoś ładnego pudełka, więc jest. Bardzo od środka weszliśmy tutaj w ten wątek. To jest jakiś ziomek, którego nie znamy jeszcze. Trochę dzisiaj ogólnie rozgardiasz jest, jeżeli chodzi o tą, o jakąkolwiek organizację. Mówię, że dzisiaj ogólnie jest straszny rozgardiasz, jeżeli chodzi o jakąkolwiek organizację. Myślę, że organizację planu również. Nagrywają cię jakoś od środka, mówisz dwa razy to samo, nikt tego nie wycinał. Pierwszy raz występujemy w tym roku i tam. I trochę mieliśmy długą przerwę przez zimę, więc. Działa. Uważajcie, bo to są ci ludzie, których możecie tam spotkać na tej patelni. Tam. Oj, wykrętu. Podgłoś! Ej, no fajnie robią. Czy on powiedział podgłoś? Podgłośni muzykę i w tym momencie muzyka zatrzymała się. My jedziemy z k***. Naprawdę, nie ma sensu. Dlaczego jest wyciszony? Staram się rozwinąć moją grupę na tyle dużo, abyśmy zaczęli zarabiać poważne pieniądze. Znaczy, wszystko fajnie, ale boję się, że komuś krzywdę zrobią po prostu na tej patelni, no nie? Jako, że będzie wystarczająco dużo hajsu się odłoży, no to mam zamiar zakładać cyrk gotycki. Chcę zrobić coś, czego no nigdy przypadkiem przynajmniej nie widziałem. Nie wydaje mi się, aby był jakikolwiek cyrk gotycki w Europie. Jest jeden, z tego co pamiętam, chyba... No i teraz wychodzi to, że żałuję, że nie ma tutaj Kamilka, bo gdyby był tutaj Kamilek, to mógłby mi powiedzieć, co on ma napisane na brwi, a tak to będę musiała go później spytać. Jeżeli uda się już otworzyć ten cyrk, to że się utrzyma, ponieważ będzie to coś nowego, coś ciekawego będzie to. Jezu, jak ja strasznie bym nie chciała, że jest jakaś impreza, jakieś spotkanie z ludźmi i chłop wam kamerę wkłada idealnie do twarzy. Straszne jest. To weź to może zostawię. A to są chyba te klubowiczki. To jak to one do klubu nie poszły dzisiaj tylko na domówkę, jak szarzy ludzie? Tfu! W głównej mierze są to znajomi z planów zdjęciowych, z planów filmowych, z seriali, z castingów, na które wspólnie chodziliśmy. Ty jesteś jakąś aktorką albo coś? Bo nie było to powiedziane. Dzisiaj tutaj idę sobie w... O Jezus Maria! Ziomek, weź ze sobą panny dwie. Ta dziewczyna, czemu ona im nie powie? Bo ja widzę, że ona wie. Czemu ona im nie powie? W sensie, ja wiem, że to ma być dla zabawy. Ale... No śpiewać to nie umiej. Zabiją mnie, jak to wyjdzie. Nie, jakby szczerość jest dobra. Przyjaciel polega na tym, że szczerze ci powie coś. Na przykład przestań, albo nie wiem, zmień coś, zrób coś. Wódka dzisiaj uderzy nam w łeb. Co to jest w ogóle za scena rodzajowa? Chłop do szafy śpiewa, nie umie. Plakat Assassin's Creed na ścianie. Shih Tzu stoi, jest like, what the fuck? Tomek, biegnijcie. Ktoś coś ogień, nie wiem. Ja cię zaraz ogrzeję. I znowu nie ma muzyczki. Czy to była taka historia, że oni tam dali jakąś copyrightowaną muzyczkę i po prostu YouTube im to zbanował, powiedział nie, proszę tej muzyczki nie wkładać tutaj i oni musieli wyciszyć te fragmenty? Plastikowa biedronko, ty moja kochana. Jezu, przecież to chłopa zabić możesz! Oni krzywdę zrobią komuś! O, są nasze kruki. Ten wątek jest jakiś nieciekawy dla mnie strasznie. W tamtych to przynajmniej jest się z czego pośmiać, a tutaj to jest jakiś taki level abstrakcji, którego trochę nie kumam. Ta typiara w tej masce chodzi po wsi i to jest takie, że ona tak nie pasuje tutaj, bo ona to, ona w wielkim mieście, ona w Białymstoku już się uczy. Wiesz? Tam. No. O tam, przed nami. Ciekawe, ile lat już mieszkają w tym lesie, co? No. Widziałam je, jak żerowała na jakiejś padlince. Jeden ma strasznie piękną tą brodę, o Jezu.
Nie jest tylko fotografować. Słyszysz? Tak. Ale przynajmniej dobry kontakt z mamą ma. Para. Para. Dobra, no jest się z czego pośmiać. I to tyle! Koniec wątku! Cięcie! Wracamy do chłopków, którzy nie umieją śpiewać. Z takimi tacami będą chodzić, z takimi drinkami i tam podawać. Panie cycu, proszę, może się pan dać. Ej, dobre to było. No zajebiste, mordo, naprawdę. Puść to w świat, będzie to dobry pomysł. Dzisiaj tutaj idę sobie w klub. Ziomek, wejdź ze sobą, panny dwie. Ty lepiej, zdecydowanie lepiej od Janeszka to zrobiłeś. Zdecydowanie. Dobry! Bądź szczera z nimi, proszę. Daj trochę głośniej, może pokażę. Ile oni pieniędzy dostali za występ w tym programie? Bo ja się zastanawiałam, czy to upokorzenie jest tego warte. W sensie, ja wiem, że taki 17-latek to nie ma jakichś strasznie wygórowanych cen, no nie? Stawek. No bo jak ja miałam 17 lat, to też pewnie za 200 zł bym stanęła na głowie. Ale ich jest tam kilku, no nie? I oni się chyba znają. I żaden nie pomyślał, przecież nas w szkole zniszczą. No fajnie było. I też fakt, że dziewczyny głównie w innych miastach są przystępniejsze niż w Warszawie. Ale to musiało być upierdliwe strasznie do ogarnięcia, no bo przecież ci wszyscy ludzie musieli wyrazić zgodę na nagrywanie. Ale kim jest w ogóle ten człowiek? Bo wygląda, jakby miał jakieś 50 lat. Co ty tutaj robisz? Mam 19 lat i przyjechałam z małego miasteczka o nazwie Ćmielów. Ćmielów jest to moje miasto rodzinne, tam uczęszczałam do szkoły przez wiele lat, później... Ta typiara tak bardzo się stara, żeby wyjść na jakby taką poważniejszą niż jest faktycznie. Ktoś wrzucił w ogóle? Trochę ludzi wrzucały. Ja to bym się na przykład bała wrzucić. Ja bym się bała, że podejdę do tej ich torby i na przykład spalą mi włosy. Większość ludzi nie chce im się potolić po prostu. Ciekawe dlaczego? Może dlatego, że mają jakiś instynkt samozachowawczy. W Warszawie tak dużo ludzi tańczy z ogniem, to są większość z tych ludzi, bo oczywiście nie wszyscy, to są albo moi byli uczniowie, albo ludzie, których nauczyli moi byli uczniowie. Nie podoba mi się to, ale jednocześnie też mi się podoba to właśnie, bo teraz fajszą jest takie popularne w Warszawie, że tyle ludzi to robi. No bo z jednej strony jasne, czasami jest aż problem, żeby znaleźć miejsce, w którym rzeczywiście można to robić, bo prawie, że zawsze ktoś jest. No ale no, wszystko ma swoje plusy i minusy. No to teraz kto wchodzi? Kozioł czy Oli? Karol, bo ja... Wchodź do szafy grającej. A Karol też jest w zespole? Karol nie jest w zespole, ale... Karol jest tancerzem. Ale zobaczymy... Zobaczymy, jak wyjdzie krzyk Karol. Karol zaśpiewa Oliwier i wybierzemy, kto będzie tą ostatnią zwrotkę. Ten segment z tymi chłopkami w tej szafie, z niego bije zawsze taką piwnicą. Jak byli oni w poprzednim odcinku, to tam byli w tej jakiejś ruinie i organizowali imprezę, na którą nikt nie przyszedł. Teraz nagrywają piosenkę w szafie, k***a, w jakimś pokoju, gdzie pies się boi. To jest takie zawsze biedne, takie smutne. A dlaczego tylko oni mają się bić ze sobą, a nie z wami? No właśnie, my jesteśmy założycielami. Nieprawda. Prawda. Jestem też głównym członkiem. Ale mają dwa monitory, luks! Przegłosowane, 2-0 kolego. Po tej nocy przebadałem się. Jezus Maria. No i wyszło, że mam chory łeb. No młode teraz trzymają się w takich, wiesz, to są takie latające dyskoteki, wiesz, impreza, zadyma. A stare jakby nie. A jak nie ten, jak, bo ja nie wiem jak, dokładnie ten dźwięk. Kochani, jeżeli chcesz, żeby kruk cię sprawdził, przyleciał, zobaczył, musisz być nieśmiała. Czy tak? Jesteśmy teraz w jakiejś szamańskiej wiosce. Czy to przeznaczenie my, szamanów królem my? Czyli nie ma nacisku. Mniej tego... Bo jeśli zrobi to... To już jest za mocno. I wtedy to jest albo on się wystraszy, albo będzie ostrożny. Nie pokażę ci. Aha. O, teraz poleciał tutaj na te drzewa. O, tam drugi, a drugi z pary jest na... Bardziej gratulowe, czy bardziej? Czemu uczymy się teraz przywoływać kruki? Co jest? Cicho. Musisz stanąć bardziej głową do mikrofonu, nie bokiem. Głębiej łeb wsać. Chyba, że przykryjemy go kocem. No, też tak myślę. No to dawaj koc. Masz tu jakieś koce? No z tyłu jest. O, akurat tutaj leży. Karol.
Co chcesz? Carol Zera. Po tej nocy przebadałem się, no i wyszło, że mam chory łeb. Od melanży tutaj nosi mnie. Ja nawet już nie wiem, co ja mam mówić, bo ja nie chcę się powtarzać w kółko to samo, ale naprawdę ten ich wątek jest... Ja nie wiem, może oni chcieli tutaj dramat zrobić, by rozczulić widza, żeby serce mu jakoś tak zapłakało trochę, bo jak się patrzy na tych chłopaczków, to naprawdę, no, ja już czuję się źle z tym, że się z nich śmieję, bo ja mam wrażenie, że no oni w jakiś sposób w tym programie są taką... Nie wiem, jak to nazwać, czekaj. Bo jak się patrzy na nich, to się tak przykro robi. Rozdzielamy ten na zwrot, żeby poddawać ten wszystkim za paliwo. I sobie zostawiamy na paliwo na następny występ. I resztę sobie dzielimy po równo. Też chcę pomóc! Chodź. Idę! Będę użyteczna raz w życiu! Będę użyteczna raz w życiu! Ja mam wrażenie, że ten wątek z tymi chłopkami i dziewczynami od tego ognia to jest taki jakiś na doczepkę, że oni w ogóle nie zrobili jakiegoś przedstawienia postaci. Tam w tych poprzednich fragmentach mniej więcej było wiadomo, co jest grane, a tutaj to takich wzięli od środka, jakby ten chłop, co nagrywa, przychodził po prostu na patelni i był like, o, ci ludzie rzucają ogniem, żrą ogień, dawaj, weź Mirek, włącz kamerę. Warszawę zobaczyłam pierwszy raz, gdy byłam na planie filmowym i od tamtego momentu się w nim zakochałam. Był to film Patryka Wegi i co prawda byłam stamtąd statystować. Poszła statystować w filmie Patryka Wegi. To było, gdy miałam 15 lat, czyli 4 lata tam. A te dalej te kruki wołają! Weźcie już, zostawcie te kruki, no! Nie możecie zrobić czegoś innego? Fajnie, wiecie jak zawołać ptaka? Fantastycznie, jecie jajka z ziemi i co jeszcze robicie? Rzucacie mięso psom. Weźcie, zróbcie coś, bo w tym wątku się nic nie dzieje. O i wyszło, że mam chory łeb. Oni za szybko biorą sobie marzenia, za dużo sobie wyobrażają na początku. No i potem przestają do tego dążyć. A to zupełnie tak jak Klaudia Liza. Chociaż nie, Klaudia Liza dąży do swoich marzeń od lat. Tylko mniej więcej z takim samym skutkiem jak chłopaki. Zrewitalasz, rzęsy jak z Hollywood masz, lachasz. Ale cokolwiek by nie mówić o Klaudia Lizie, to uważam, że ona ma o wiele większy talent do śpiewania niż chłopaki. No sorry chłopaki, ale to co robicie to jest, no jest tak w bardzo, bardzo wysokim stadium podłości. Czyli mamy... Nie 5 dych do poziomu. To ile? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy po 5 złotych. 10 osób do podziału 50 zł. No, worth. Na ten cyrk to uzbierasz tak mniej więcej według moich obliczeń za jakieś 300 lat. Ty się, ja nie chcę ci burzyć marzeń, ale może jest jakiś bardziej efektywny sposób na zarobienie na ten cyrk. A oni cały czas to męczą. No, tak mi się wydarzy. Bo tam Oliwier przyciąga w niektórych momentach, gdzie Karol kończy. I no to jest, jak, właśnie fajnie brzmi. I to jak to się na końcu zmiksuje, to będzie dobrze. Miał być konkurs, a wygraliście oboje. No i jest pogodzenie. Ej, a zauważyliście, że w tym odcinku w ogóle nie było graczy LOLa? Ja od czasu, kiedy nagrywałam tamten odcinek, do nagrywania tego odcinka, ja zrobiłam bardzo, bardzo duży progres w Lidze Legend. Ja już więcej postaci poznaję, ja już więcej umiem, ja już nie gram na te najłatwiejsze boty, tylko gram na te średnie boty. Także ja mogłabym tu wypowiedzieć się ogółem na temat, ale nie było graczy LOLa i ja się pytam, gdzie są gracze LOLa? Roxana chyba też dwa razy była jakoś ta pyskata na tym planie. Gdzie? Wesele z piekła rodem, nie? Tam było dwa razy chyba, tak? No, no. Trzy razy. Trzy razy. Nie no, to musicie dążyć do tego, żeby... No. Ja nawet tam są główną... No właśnie, żeby główną mieć rolę, nie jakoś... A ja później tańczyłam, później zobaczyłam, jak byłam na imprezie. A to w ogóle skąd ją znam? Tak, bo później epizody nam dawali, no ale ogólnie jako byłaś jako statystka, tak? Nie masz płacona. W wieku 15 lat zaczęłam wysyłać zgłoszenia do różnych agencji, na różne plany filmowe. I wtedy po prostu agencja się do mnie odezwała. Byłam statystką i miałam bardzo krótki epizod, co prawda jedno zdanie. No ja tam mówiłam coś tam, że jestem spokojna czy coś takiego. No ja nie pamiętam, co tam robiłam. No chodziłam w jakieś tam... Ale nie wiem, czy o tym mówić. No mów, w jakiej sytuacji to było? Pamiętasz, że...
Była to sytuacja, w której musiałam przejść obok tłumu ludzi i po prostu przepychać się, gdzie później zwrócono mi uwagę, że tak nie powinnam się zachowywać, po czym miałam krótki epizod, w którym mówiłam, jestem spokojna. Jednak włożyłam w niego tyle emocji, że pamiętam go do tej pory. Dlaczego oni zostawili to w całości? Dlaczego oni tego nie powycinali jakoś? Dopiero dosłownie minutę temu powiedziała: no ja nie pamiętam, co ja dokładnie tam robiłam. Time skip minuta? No to ja musiałam powiedzieć jedno zdanie, ale włożyłam w nie tyle emocji, że ja pamiętam to doskonale do dzisiaj, do teraz. To jest gruszka, a to jest chyba czerwienka. No teraz to ma sens, jak wam powiedziałam, że ta pani to jest wiedźma z Nadbiebrzy. Ale no, na tym się kończy ten odcinek. Uważam, że program Nastolatki Generacja Jutra to jest fantastyczny program, uwielbiam go. Chcę go komentować dalej. Uważam, że Polsat taki dobry szajs zrobił, że no, trzeba iść w to dalej. Mam nadzieję, że wam się też podoba. Wiecie, jaką to jeszcze ma na przykład przewagę nad Hotelem Paradise? Że te odcinki trwają po 20 minut, a nie po 40, więc ja nie muszę tutaj siedzieć 1000 lat, tylko siedzę połowę krócej. A mam wrażenie, że o wiele więcej się dzieje w tych odcinkach 20-minutowych niż w tych 40-minutowych odcinkach Hotelu Paradise, bo tutaj przynajmniej ktoś jakoś, nie wiem, pajaca robi dobrego z siebie albo coś, no. Chłopaki od ten Disco Benz, czy jak to się nazywa? Elo Benz. No ja wam kibicuję. Oni nawet zrobili reaction video na to. A to też sobie to obejrzymy, ale to na trzeci odcinek, to ja nie chcę spoilerów robić. Na sam koniec możemy jeszcze... Co tu jest? No jak pan już powiedział? Tak, pan już powiedział. No jak pan już powiedział? Oni to muszą robić ironicznie, ten swój zespół. Ja nie widzę, znaczy ja nie rozumiem tego, co się dzieje na tym kanale. Nazywa się potrawa z główna z cukrem. Kogel mogel. Nie, w sumie nie rozumiem, co oni tutaj robią. Au. Ale kur, oglądało ich 2000 osób. To na dobre zakończenie dzisiejszego odcinka. Poznałem cię w YouTube, gdzie tańczy nikt nie umie. Spojrzałem w twoje oczy, twój uśmiech był. Ależ to jest dobre gówno, kochani. Mamy chyba nowego Christera, tylko takiego... Christer to jest profesjonalista przy chłopakach. Oni siedzą jeszcze w piwnicy, ale czas ich tutaj wynieść na wyżyny. Widzę, że ten odcinek, ta piosenka ma mało wyświetleń. Zapraszam was do komentowania i do lajkowania tej piosenki. Chłopakom na pewno będzie bardzo miło, może się troszeczkę mniej na mnie obrażą za to, że ja ich obrażam przez cały odcinek tak naprawdę. I zapraszam was do następnego odcinka. Do zobaczenia, pa pa!